Idziemy do hortensji. Obiecany filmik. No i tak. Jesteśmy przy hortensji Limelight. I tak, jak co roku przycinamy krótko. Staramy się przycinać gałązki. Te właśnie, które wydają nam się bardzo słabe, takie jak te, no takie nie będą kwitły, po co one nam mają zabierać siłę. Tniemy krótko. To zobaczcie, ile było kwiatostanów. Było trochę, prawda? Zauważcie. Było, kwitła. I teraz tak, zasada jest prosta. Ja przycinam za drugim oczkiem. I tak przycinamy całą hortensję. Tutaj były kwiaty piękne, kierują się ku słońcu. O, tutaj jest piękna gałązka, gruba. Będzie nam zagęszczała, zobaczymy co z tego wyniknie. Za drugim. Może tak. To może tak. Jest tych badeli do przycinania. I tak jak mówię, za drugim, za trzecim można, zależy jaką chcecie dużą wysokość uzyskać takiej hortensji. Tu się nakładają gałązki, teraz wam pokażę z bliska. Zobaczcie, tutaj się nakładają i się ranią przy okazji. Wiatr zawiał, nam obruszało trochę gałązkę, bo ta jest za blisko. Choć jest gruba, ładna, piękna, to niestety się nakładają. Ja tą ścinam. Może wypuści tu z boku. To wtedy będzie trochę rosła inaczej. Pięknie. Cienkie te gałązki rosną. Czemu takie długie badyle zostawiam? Dlatego, że chcę trochę pozostawić ją trochę dłuższą. Te wszystkie drobne staramy się usuwać. Takie o. Ja ją przycinam tak na tą wysokość, ze względu na to, że chcę ją mieć większą. Ale niekoniecznie muszę ją tak przycinać. To wszystko zależy od tego, jak wy chcecie, jak wam się prezentuje drzewko. Czy ma duże odrosty, czy małe odrosty. Tam ciachniemy całą. I hortensja przycięta. Można ją jeszcze tutaj trochę pomęczyć, bo jeszcze przymrozki przejdą. Wiecie co, może jednak... A nie, tej nie ruszam już. Dobra. Tam drobnice usuwamy. Jest niepotrzebne, to jest uschnięte. Krótko tniemy. Będzie nam ładnie wiosną kwitła. No i pięknie. Tu hortensja już zrobiona. Przechodzimy do następnej. Dzisiaj trochę nagrywanie polowe, bo warunki polowe. Ale tak, zauważcie. Ta hortensja. Janci! Ta hortensja rośnie pod...
pod brzuską. No nie nagram wam tego filmu, nie nagram wam. Cały czas coś. Słuchajcie, i teraz tak, ona się kieruje do słońca, no bo ma go mało. Ja ją trochę pokieruję wyżej, żeby nam się taka krzywa nie rosła. Piękne ma już pąki. Trochę już późno przycinam. Z początek marca niby dobry czas na to, ale ja wolę robić to. Wolałem zawsze wcześniej. No niestety, tu przycinamy, bo się nakładają. Tu za drugim oczkiem. Tu jest pierwsze oczko. Tu jest drugie oczko. Jak ktoś nie wie. O. Tu zostawię za trzecim. Tu też. Żeby mi weszła, rosła wyższa. I tak mam hortensji trochę więcej. Tutaj kolejna. Za drugim. Tu za trzecim. Te podpory się na nic nie zdały w tamtym roku. Urosły bardzo duże hortensje. I po robocie. Młode są drzewka, więc jak są drzewka młode i piesio jest młody, się bawi. No! Aj, matka, matka! Wszystko zniszczysz, wszystko! Pianeczka! I co ja widzę później, pokażę? Ha! Lontrusy. No dobra. Kolejna hortensja. To już galante. Ładnie odbiła. Praktycznie nie ma co przycinać, bo no, te cienkie trzeba pousuwać całkowicie. One są tutaj niepotrzebne. Na wiosnę uschły. O i następne. Następna. To już ładniej rośnie. Więcej ma światła, więc lepiej rośnie. O. Za trzecim. A nawet za czwartym. Pięknie. Tutaj całą siucinę. No i można powiedzieć hortensje przycięte, nie? Ale to mi się zagęszczają. O. Później będzie trzeba to. Te badyle usunąć. Tu jeszcze utnę. Tu jeszcze trochę. Tu. I gotowe. I takie hortensje przycinamy do skutku. Do zobaczenia.